Moje uszanowanie. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie gry na fortepianie, czyli na harmonijce. Za to jest koszulka z Amanita muscaria. To jest muchomor. Tak mi się jakoś skojarzył, że pasuje do sytuacji i to stąd. Polską rządzą ludzie źli. Rozmyślnie użyłem tego ostatniego słowa, jednego z podstawowych pojęć etycznych. Mogłem napisać, że rządzi na przykład mafia, albo gang, oszuści, albo złodzieje publicznych pieniędzy, bezkarni niszczyciele prawa, edukacji, mediów, armii, ochrony zdrowia i środowiska, ale właściwie wystarczyłyby dwa słowa: wolności i demokracji. Zdecydowałem się jednak na ludzi złych, bo mieszczą w sobie to, co powyżej i jeszcze tysiąc innych kwestii od B do Z, czyli od brudu do zarazy. Co Państwu przeczytałem w tej chwili, to jest początek mojego felietonu sprzed półtora roku mniej więcej do polityki. I tak właśnie teraz mam sytuację bieżącą. I mówię tak, chociaż nie, tego to nie przeczytam, poczekam. Niech się nasza demokratycznie wybrana władza tak umocni, że nie będziemy znali dnia ani godziny. Miesiąc też zresztą w przybliżeniu. No, może powinienem coś serio o pandemii i szczepionkach. Jednak na starość widocznie wysuszyło mi mózg, bo nie rozumiem najprostszych spraw. Serio. Dlaczego na przykład mojemu kumplowi z Warszawy, o, 7 dych ma dawno skończony, wyznaczono termin szczepienia na marzec, gdzieś pod Siedlcami. Maćka, przepraszam, że ci pojeźdź zmieniłem, ale nie chcę, żebyście pokapowali, o kogo chodzi. On sam nie wie, czy ma być szczęśliwy, czy skwaszony. Czy ty masz z tą okolicą coś wspólnego? Zapytałem. Nie. Ale może będę miał. Zaczynamy szczepić 70+. Obwieścił dumnie Michał Dworczyk. W dalszym ciągu nie rozumiem. A co z 80+ i 90+, którym nie udało się zarejestrować? Nic. Propagandowo musimy iść do przodu. A tymczasem rząd rozszerza obowiązkowe krajoznawcze wycieczki dla wszystkich branż, dla wszystkich zawodów i sytuacji. Na szczepieniach świat się nie kończy. Oto kilkunastu prokuratorów dostało bilety, na razie w jedną stronę, na wyjazd tak około 400 km od domu. Nie spodobali się panu Ziobrze i Święczkowskiemu, bo są ludźmi uczciwymi i strzegą prawa. Pora już chyba dać nakazy pracy w PRL-u, pamiętam, bardzo dobrze się sprawdziły, gnuśnym lekarzom, którym się wydaje, że wiedzą wszystko lepiej niż PiS, i ruszyć ich ze Szczecina do Przemyśla. Czy dentysta z Olsztyna nie może wiercić w sanoku? Nieposłusznych nauczycieli też rozsypie się po kraju. 2500 lat temu z okładem Pitagoras mógł mieć rację. Dziś rację ma kierownik narodowej edukacji Czarnek. On za chwilę ustali, że kąt prosty ma 70 stopni. Wszędzie musimy oszczędzać. A jak ktoś nie chce się podporządkować, to niech zmieni zawód. Sam prezydent tak radzi. On na przykład, zamiast w zarękawkach tyrać i śledzić paragrafy w kancelarii, wybrał zawód głowy państwa. Od 6 lat ma święty spokój. Luzik mu wrócił i zadowolenie z siebie. W wywiadzie dla TVN24 powiedział: polska policja to szczyty zawodostwa. Przecież w czasie demonstracji strajku kobiet przeciwko
orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej nikt nie zginął. Zachwycał się. Czy może być coś piękniejszego? Kobiety niepotrzebnie protestują, powiedział. Pałac prezydencki otacza je opieką, trzyma rękę na pulsie i, no, żeby nie było wątpliwości, cytat. Powiedzmy sobie otwarcie. Wyrok Trybunału w żaden sposób nie wpłynął na kwestię życia kobiet w Polsce. Koniec cytatu. Nie wpłynął? Trawniku z Krakowa, poproś pana Rydzyka, żeby cię w doniczce wyniósł na balkon, to zobaczysz, czy nie wpłynął. Otóż w środę, 27 stycznia 2021 roku, zmieniło się wszystko. Wszystko. PiS to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest pogarda i sadyzm. Dziękuję.